Siłeczku, jestem Pepe Tymny i witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj ostatnia paca jesienna. Dzisiaj zbieramy sobie prawe na ryzmę. Robimy sobie siano kiszonkę i to oczywiście tradycyjnie 60 z przyczepą koronę. Więc bez zbędnego przedłużania, no a się bardzo zobaczę. Pokosy dość tęgie, więc tak myślę dwójka na razie na początek powinna być zamiast. Taki czat sobie kupiłem, 500 za taki czat sobie dałem. Zobaczymy, czy coś to tam jakiś efekt da. Czekać teraz, żeby tak w miarę wyglądało. I trochę boję, teraz poczekacie. Może tak, jedynkę. Będzie 4-5 na godzinę. No. O, już widzę, że trochę to będzie mogło być tęgo. Ogarnąłem sobie wszystko, mianowicie ogarnąłem sobie siewy nie do końca, ogarnąłem sobie oplon, wziąłem od znajomego, bo za swoją flaszkę kupiłem parę kilo rzodki oleistej i mam teraz porozsiewane jeszcze poplony, ale wiadomo, że za flaszkę śmieję za flaszkę, by tak się, żeby zobaczyć mu dobre pieniądze będę wziął. Ale no i przez za tą flaszkę musimy. Kupiliśmy do tego. Zrobiłem 3000 za zbieranie trafu znajomego. Powiem szczerze, sporo miał tej trawy. Sporo miał tej trawy, ale jakoś tam się udało, bo ogólnie u mnie trawa jest zbierana. Dwa dni po pograbieniu, po skorzeniu praktycznie, więc no bo tak, trzy dni, taka trochę nie jest taka jakaś, no czekajcie, to by może nawet polówkę czy polową włączyć, popatrzcie jaki to jest tęgi pokos, jakoś tak mi się pograbiło, ładnie mi szło, sobie grabiłem tak, żeby to fajnie wyglądało, ale teraz patrzę, że dość przytęgo zrobiłem. Dwójka będzie, to będzie 4, 3, 4, dobra. No myślę, że takie 3, 4 będzie w sam raz. Patrzcie, te pokosy nie są malutkie. Są dość konkretnie pograbione. Jakoś tak powychodziło w tym roku teraz te pokosy. Ale patrzę, jeśli poprzecie, jak zobaczymy w jedną stronę, mam prawie 50% na przyczepie. No to jest naprawdę konkretna ilość towaru będzie. Dobrze. Na zimę tutaj w sam raz wianoprzonki mi powinno starczyć. Siana, jeszcze mam jedną łąkę, myślę, że też pogoda się przytrzyma mi. Będę się na setnym nie odcinku, tylko na setnym dniu już pokosić trawy na siano. Mam nadzieję, że jakoś tam pogoda wytrzyma to. I jeszcze się uda troszeczkę siana chociaż wydawać. I będzie elegancko. Podejrzewam, że już na tym będę się bawił pewnie sam w kostki, tylko pewnie przyjadą mi spacować. Właśnie w bauli. Zobaczymy jak pogoda w ogóle będzie. Wiadomo, pierwsze, najważniejsze. Dobra, zamiast pauzować to jest, wziąłem z... zamiast pauzować to wyciszyłem, a chyba dobrze i to... dobra. Co miałem robić? Jeszcze, to się nam jeszcze to kończymy. Weźmy się tam, ten kolejny pewnie sobie ogarnąć, wyciąć, odpowiadać, pewnie tego nie ma jako filmów. Ale tak bywa, że... no, nie da mi przycisk po prostu cisnę. I wiecie, że mikrofon zamiast spauzować nagranie. Ale to nic. Nic się nie dzieje. No, powiem szczerze, no tego. Tutaj poprzeczniaka praktycznie nie robiłem. Z tego względu, żeby lepiej by było zbierać teoretycznie.
Dobra, i będziemy trochę z sobą przełączymy. Nie wiem, może byśmy jakiś mniejszy pokłosik sobie zebrali. Troszeczkę na puszu też miałem nie jeździć. A szkoda paliwo przypalać. Można powiedzieć. Więc. A to trzeba później więcej zrobić, ale widzę, że tak wszystkie są jednakowo ogarnięte po prostu. Dobra, lecimy. Opuszczamy. 60 jakoś tam sobie na razie jakoś w miarę daje radę tej przyczepy, choć powiem szczerze, że ma, będzie miała pewnie to ciągnąć. Niby jest miała pogoda pod zbieranie traw, ale szczerze, troszeczkę ciężar już czuję, bo tak ciężka kopci niemiłosiernie na 60, mimo że patrzcie, no, na pusto jeszcze jako tam, ale chcę dobijać jak zwicę. Tu się jednak trochę czuję, dlatego nie mogę tego aż pierniczać. Patrzcie, na taki kozowniczek sobie elegancki do przyczepy zrobiłem. Gdzie kupiłem, może powiedzieć w pewnym sensie. Taki tutaj wielniczek, wszystko elegancko, bańki zrobione. Jakiś tam niby podajnik. To wiecie, nie było tak źle. Właśnie teraz w sumie tego nie... Tam dobrze miałem akurat kupione tą skrzyneczkę, którą miałem kupioną razem z tą szczepą zakiszacza, ale nie miałem właśnie tej bańki do zakiszacza. Więc zwykłe bańki sobie zrobiłem, bo tych kosztów się nie liczy. Ogólnie ma zabunku. Ale patrzcie, no jednak jest trochę tego towaru. 18 tysięcy, 19 tysięcy to pojemności przyczepy, więc no trochę tutaj towaru może być. Dobrze, przynajmniej zrobiłem sobie długą pezmę, przygotowałem. Wiadomo, tamte jeszcze nie ogarnąłem, no tutaj to już naprawdę. Ja myślę, że przydałby się jakiś silnik. Powiedziała minimum z 70 koni. A już mi się pierdolę, że już mi się kurwa joystick wyłączył. Powiem szczerze, poprzedni odcinek co robiłem. Ja niczy mi się joystick. Przyłączyłem sobie do innego. Do innego właśnie. Czekajcie, no muszę to już wszedł. Do innego wejścia USB, może teraz będzie dobrze. A Steam Decka sobie podłączyłem do właśnie tego huba. W pełni też huba, bo może teraz będzie w miarę dobrze wyciągnął to USB. Muszę coś wygodnie. No, muszę niestety tak przyjechać przy podborze lekko. No takie uroki, że łąkę mamy z tyłu. Ale coś za coś. Wiecie, raz, praktycznie raz do roku to tam się nic nie stanie. Tylko te zasiane zboże teraz co jest. A tak to przeważnie jest wszystko ładnie ogarnięte. Będzie skosić i zebrać, tam jeszcze pół biedy jest. W Polskach, czy to właśnie w Polotach. Teraz, ja mówię, to jest tą szczepą, można powiedzieć, w pewnym sensie, no bo tutaj to się trzeba trochę będzie nakręcić więcej, żeby tylko teraz kolejny zboże nie zrobić, to będzie elegancko. Dobra, nie pokazałem wam, pyzma jest zrobiona tutaj elegancko przy oborze po długości, wiadomo, no jest trochę kijowo, bo jest tak dom i zaraz pyzma, no ale tego miejsca zbytnio też nie ma gdzie zrobić, a myślę, że tej pyzmy tutaj tak. Znaczy większość pójdzie, będzie. Wiecie, no tamte nie udało mi się skutować, z jednej strony dobrze. Plus. Ale lepiej mieć gdzieś tam drugie miejsce, żeby zrobić. Niż byśmy musieli teraz kombinować tam z tej upola manować. A tu jednak trochę tego placu jest. Teraz tak, musimy przełączyć sobie chyba na jedynkę, to by było tak chyba najbardziej klarowne. Jak w moim wypadku teraz. No i zobaczymy, czy będzie rol, czy nie będzie. Na razie jedziemy sobie tak. No myślę, że powinniśmy jakoś tam zamiarę to powolutku ogarnąć. Ale całą szczepę odpędzę sypiemy na strzała. Bardzo jest to
wątpliwy, więc może trochę dociśnijmy. 2 na godzinę i sobie zrobimy nawrotkę. Wiadomo, ona nie ma wydałeśniaku otwierania, więc raczej tego byśmy nie mogli zrobić. Ale bałek właśnie można wyłączyć, tak, a jednak tutaj w wypadku tak nie zrobimy. Bardzo często będzie wystrywało, więc jakieś tam delikatne zbyty mogą być pod względem realistyczności, ale wiadomo. Dobra. Cyk. To było na jedynce, tak? Cyk. No i grzejemy. Ogólnie miar będzie musiał być w prawą stronę. Machnę obalenie. Dobrze jest. Dobra, cyk. I piątka i grzejemy, bo nie ma czasu. Teraz tam to odcinkamy, no praktycznie jeszcze nic nie zrobiliśmy takiego konkretnego, no ale wiadomo, po co mówię, są te ankiety, za jakieś rzeczy też, no swoje jednak w tym momencie daje, tak? Właśnie, może nie wiem, to były przerwy. Przerwy mikrofonem. O inaczej mam z tym deka ustawionego i w ogóle nie wiem, przycisku jest moim, dlatego tak to wyszło jak wyszło. Dobra, teraz tak, myślę, czy zrobić tam tą stronę na przód. Od tamtej strony może pojedziemy, trochę pozbieramy. Nie wiem, czy dwie przyczepy nam się uda zebrać. Może trzy maksymalnie. Tej taby. Czekajcie, dobra, może zrobię tak. Zarzućmy zaraz sobie dwójkę, bo te pokłosy. Czekajcie, dwójkę, może trójkę, to raczej nie są też takie mocno tęgi. Pójdzie, na razie się nie zapycha. Jakoś tam powoli sobie tu i to chociaż patrząc, czekać jak przyłączy, tak, czy to będzie szybciej. No te 5 na godzinę, to jest taki trochę mniejszy po prostu, mi się zdaje. Na razie jakoś tam powoli sobie wykradać, nie chcę, wiecie, bo powinien tego zbierać. Tylko jakoś tu miałem fajnie, żeby to robiło. Ale mówię, no brakuje takiego przewodnika, to bym jeszcze troszeczkę szybciej jechać, bo wiecie, bo boję się, że coś mi strzeli w 60, to jest będzie najgorzej, no bo hipotetycznie przyczepę poradzi, ale na pewno nie pełno 30, więc no teraz tylko patrzeć, aż no młodzie musiał zawitać jakiś ciągnik większy do tego gospodarstwa, dlatego też właśnie nie robiłem coś tego typu, że mam pup do 60 czy coś innego. Moja jeszcze maszyna tylko się pasowała, nawet gdyby 30 poszły, a 60 została. Już oglądałem trochę moje pompy w dyskową, nie mówiłem tego, dwa odcinki temu mówiłem, przy cięciu tawy. Oglądałem sobie pompę w dyskową, czekajcie teraz, tak? A pole włączyć, bo tu już jest trochę przytęgi. Babek. Dobra, patrzcie, w jedną stronę mamy prawie 40, ponad 40%. No. No to już swoje robi, co nie? Bo już, proszę Państwa, swoje konkretnie robi. No jest coś pięknego, no. Ogólnie też fajnie, że tam nie robię tego na chodzi pasy zbijające, tylko sobie wziąłem szczepę. Powiem lepiej, mniej sami to zajmuje wszystko. Teraz decyzję musiał to rozbierać właśnie w belkach, bo ja mam belki trochę by swojego miejsca musiałby zajmować. Ryzma sama sobie dużo miejsca nie zajmuje, więc to jest na plus. Taki konkretny plus moim zdaniem. Ale podejrzewam, że też pewnie przyjściem ciągnika prawdopodobnie też przyjdzie pasa rolująca, czyli zwika. Przyjdzie, żeby też troszeczkę ogarnąć rozwyczaj, przy ten rozwyczaj, czy ogarnąć, żeby odpoczął, tak. Kostka zostaje, bo za duże pieniądze poszło, przyszła, szkoda jej sprzedawać. Kostka będzie robiona. Taki jest zamysł, żeby kostka była częściowo
Dopaszowo. Czyli powiedzmy, zrobić sobie paręnaście, znaczy paręnaście, powiedzmy, no nie wiem, ze 100, 200 kostek zrobić sobie z sumy. Pewnie jeszcze obolot, więc zobaczymy. Wszystko w kwestii pieniędzy, chociaż na razie jako taką, jak to się mówi, kostka jest, mówię, za zbyt duże pieniądze, bo to jest blisko 40 tysięcy za samą kostkę, więc no, przechylowałem. Ale na szczęście wszystko jest udanie rozrobione. Na szczęście jest to wszystko spłacone. Jak to było, byłem już na odcinku przy spłacie, przy wyganej sprawie tutaj tak. Więc tutaj jest plus. Ale będzie do tego kostka jeszcze robiona, pewna słoma, siano, ale jakiej ilości to zobaczymy. Chyba, że trochę będziemy zbierać tutaj na pasy rolujące, no to będziemy sobie, nie wiem, robimy sobie sztuk, coś w stylu właśnie na trochę sianą, nie mogę sobie trochę różnego siana wybrać, w sumie czego nie, nie jest coś, co lubią wcale złą opcją. Pewno wygodnie na paszowozu i dla mnie. Tak, cyk. To jest co? Przenoszenie tych polowych na szosowe. To już jest... troszkę męczarnie dla mnie, no ale co zrobić? No to może... Czy męczarnie? Fajna wygląda. I tak w ogóle lepiej niż... To teraz tak za 30, tak? To i tak jest plus. Tak. No czy się trochę fajnie się psuje. Aż na początku no nie byłem jakiś tutaj też się przekonany mimo zakupu za 18 tysięcy ponad. Ale teraz na razie przekonuję się już teraz, bo przeustawiałem wszystko pompę paliwową, nie pompę paliwową, tylko dobrze mówię, pompę paliwową ustawiłem tak, żeby miała adekwatnie paliła do mocy, jaką posiada, ale to popciła, na fakcie moc miała, ale za dużo paliła, a teraz jest tak mniej więcej zbalansowana i w miarę tego paliwa tyle mierzę, że tak powiem, co jest na plus oczywiście, bo w dzisiejszych cenach paliwa to trochę kosztuje to wszystko. Ogólnie też szczerze myślę nad zakupem zbiornika sobie, powiem szczerze, że już za często kupuję paliwo w bańkach. Czekajcie, po co tak wolno, ale jak mogę sobie dwójkę dorzucić, to na mnie nawet dwójkę, bo tutaj ten pokos nie jest jakiś tutaj fest tęgi, więc może do końca go zbliżymy jeszcze. Chociaż coś czuję, że raczej... Wątpię, no właśnie. Dwójeczka, lecimy. Przepraszam, no jest trochę tej zabawy. To jest druga przyczepa, czyli to jest 19,38 tysięcy litrów. Tyle mieliśmy ogólnie. Na tej beźwie bodajże. 36,38 tysięcy litrów. No to jest już praktycznie tyle. Z dwóch wapów. A tam łąka nie ma nic na jesieni. Znaczy teraz na ten trzeci po prostu nie była nic nałożona. Więc to naprawdę fajnie oddaje w tym momencie. Ten zakiszacz, wiadomo, ten zakiszacz pewnie w ogóle też inaczej działać w farmingu, bardziej żeby nie psuł paszy, nic, a tu działa jako objętościówka bardziej, ale wiadomo, OSGA, trzeba się trochę tym pobawić i trochę rozmaicenia mieć. I po trzecie, realność. Staram się też realnie mierzyć, no wiadomo, nie zawsze to wychodzi, ale wiadomo, powiem, że zakiszacz to jest taka rzecz, która jest dużo, no ale jak już jest, to niech już będzie. Czemu by nie? No. Produkujemy sobie jeszcze na dzień dobry. Teraz użycie nie strzelić. 30 oczywiście przygotowana do... O kurwa, Andrzej. Tego też bym się nie spodziewał. Trzeba to chyba zrobić w ten sposób.
Wszystko przygotowane już do ugniatania. Oczywiście. Patrzcie, bo tak patrzę, czy ja wtedy nie dałem gapy i tu jeszcze nie powinien przyjechać. Tutaj też by dobrze dało radę. Dałoby radę, tak sobie pojedziemy. Cofniemy to sobie trochę, to ściągniemy, jak się tu przy okazji uda, trochę dogniecimy. No i co teraz tak? Otwieramy i patrzymy, czy jedna godzina to będzie w sam raz, czy nie będzie. Prawdopodobnie nie będzie, ale wiecie, lepiej to jakieś, powiem, z łudnej nadziei niż nie cudować. No bo tu widzę, że jeszcze nie będzie pisypywać na boki. Zresztą dobra, może pociśnijmy trochę bardziej, żeby jeszcze mogą stronę sobie ładnie tutaj dociągnąć. Dobra, dalej nie wysypuję, bo się boję, że będę się później cudować. Dwa szosowe. Bujeczka sobie na polu zawrócimy. Miałem możliwości, się nie zakopiemy. Jest taki bajzer, a się do tego trudno ogarnie teraz na okres zimowy. Wszystko poprzygotowuję sobie już na polach. Ogarnę. To będzie się trochę trudno kombinować teraz tym wszystkim. Dobra, od razu ciepniemy trochę. Właśnie długo wysypuje to, nie? A to widać, dlatego że chyba ulikać będzie. Słaba przejściący, jednak ten posłup. Mimo, że jest mechaniczny, bo jest na linkę, no, ale jednak coś tego też boli. Ten zestaw, no dobra, nie będę przedłużał. Dwa zestawy są zebrane, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki, jeśli mu się spodobał, wstawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.